Cześć Kaśka. Cześć Gosiu. Jezu, kupę lat. Jak ja się lubię spotykać tak po jakimś czasie, tak wiesz, no tak nie widzimy się, nie widzimy, nagle tak fajnie się spotkać i pogadać, co u kogo słychać, co u ciebie ja słychać. Ja też, a zwłaszcza, że my się nie widziałyśmy już bardzo dawno. Kurs u ciebie zaczęłam rok temu dokładnie. Tak? I myślę, że tak, on trwał tam jakoś do kwietnia, więc to już dużo czasu no to minęło. Były takie tasiemce. Pytałaś się, u mnie słychać. Tak, opowiadaj. U mnie jest, no moje życie zmieniło się po twoim kursie. Nie żartuj. Między innymi. Tak. Ale nie mów takich rzeczy, ale chyba na dobre, co? No, bardzo dobre, tak. Powiem ci, że teraz do mnie dotarło, że to nie rok temu, to 2 lata temu robiłam ten kurs. Jednocześnie jak zaczęłam kurs homestagingu i to było tak, że zaczęłam obydwa te kursy i uczyłam się robić stylizację i uczyłam się fotografowania nieruchomości i nagle się okazało, że jestem w stanie robić bardzo dobre zdjęcia i uwierzyłam w siebie i naprawdę dużo, dużo zmian u mnie od tego czasu. Ale cudownie. Pamiętam naszą rozmowę, siedziałam w samochodzie i rozmawiałyśmy między innymi o sukienkach. Jeszcze przed kursem. Jak się... No, to było... Ja takie rzeczy pamiętam, takie wiesz, dziwne, ale pamiętam, jak rozmawiałyśmy przez telefon i ja siedziałam w samochodzie i właśnie rozmawiałyśmy na temat też tego, że jesteś zaczynasz kurs homestagingu. Pamiętam to. Tak. Tak, no. Ja wtedy nic nie wiedziałam, ani o fotografowaniu, ani o stylizowaniu. Ja miałam po prostu potrzebę. Zarządzałam wtedy mieszkaniem, które było podzielone na pokoje. Była pandemia, te pokoje mi się nie wynajmowały, był w ogóle fatalny rynek i stwierdziłam, że no chociaż właśnie muszę robić dobre zdjęcia. I jednocześnie na tym mieszkaniu trenowałam to, czego nauczyłam się u ciebie na kursie i jednocześnie też robiłam stylizację i powiem ci, że no ja dużo rzeczy zmieniłam i w ogóle stwierdziłam, że to jest moja droga zawodowa i że homestaging, że nie tylko dla siebie, ale też rzeczywiście mogę na tym zarabiać i mieć klientów i nie tylko w swoich mieszkaniach i od tego czasu no wiele zmian. Genialnie. No, pamiętam zdjęcia z pokoju, jak tam zmieniałaś się i wszystkie ci radziły, co tam trzeba jeszcze. No, było taki, to jest fajna energia, jak ktoś tam pracuje, pokazuje coś, a reszta grupy ma też jakby wkład, może nie bezpośredni, ale były burzy mózgu, prawda? No tak. Ale no, fajnie to było i no, każda grupa ma inną dynamikę. No, ale zawsze się cieszę, jak tak właśnie się tak w połowie kursu tak nagle wszyscy się poznają, zaczynają dyskutować, otwierają, przestają się bać siebie nawzajem. I w ogóle są rozmowy, bo na początku jest tak, że ty coś mówisz i jest cisza, a później, nie wiem czy na innych grupach też tak jest, ale u nas tak było, że w ogóle nie było żadnej interakcji i taką może 2-3 spotkania i się okazało, a potem że ktoś ma te same problemy, te same jakby jakieś rozterki, jeżeli chodzi o stylizację i okazało się, a to zrób tak i naprawdę to były bardzo wartościowe zajęcia i oczywiście pod kątem fotografii, ale też samej stylizacji i spojrzenia tego, żeby nie patrzeć na mieszkanie też tak jak wchodzisz, ale w ogóle patrzeć z tymi kadrami. Mi to tak otworzyło oczy na to, jak ja powinnam robić stylizację, że naprawdę dużo, dużo mi to ułatwiło. W ogóle też muszę ci powiedzieć, że to mieszkanie, którym wtedy zarządzałam, to mimo pandemii ono nie miało pustostanów. Nigdy. Gratulacje. To jest mój taki ogromny sukces. To nie było moje mieszkanie, tylko mojego szwagra i on po prostu bardzo doceniał moją pracę. Nie wiedział, ile zachody to kosztuje, ale tak, ale mieszkało tam 5 osób, które się nie znały i wszystkie pokoje były po prostu zawsze wynajęte. Genialnie. Słuchaj, ja mam taką listę napisaną pytań, takich przewodników dla nas. Nie wiem, czy to wszystko przerobimy, ale ten... właśnie, bo to już tak po części zaczęłyśmy mówić o tym, że jednak poszłaś w homestaging i stwierdziłaś, że to jest twoja taka droga zawodowa, tak? Tak, zaczęłam od kursu, zaczęłam na swoje potrzeby, a później znalazłam w sobie jakąś tam motywację i wiarę w siebie i w ogóle też zobaczyłam, że to naprawdę działa. I to nie jest tak, że ja komuś chcę sprzedać swoją usługę, która nie działa, tylko to jest coś, co przynosi rzeczywistą wartość dla klienta.
Genialnie. Tak. I to, że ja w to tak bardzo, bardzo wierzę, też powoduje, że mi jest w ogóle łatwo w tym środowisku. No, w międzyczasie też otworzyłam swoją firmę. To u mnie się też ekspresowo zadziało, bo zobaczyłam, że są dofinansowania. I jeszcze wtedy pracowałam na etacie, więc w ciągu tygodnia zrezygnowałam z firmy, zarejestrowałam się jako bezrobotna, napisałam wniosek na prawie 100 stron, wszystko w ogóle podczas ferii z dziećmi. Złożyłam ten wniosek i później taki wiesz oddech i tam czekałam chyba 2 miesiące i rzeczywiście dostałam tę dotację. I parę tygodni. Tak, tak, to też taki duży sukces. Dostałam dotację i w zeszłym roku w maju otworzyłam firmę. Gratuluję Ci. Wiesz, dla mnie to jest takie bardzo motywujące, bo jak człowiek siedzi sam, wiesz, ja jestem samozatrudniona i widzę, ile trzeba zrobić wokół swojego biznesu, to nieraz jest tak, że fajnie się spotkać z osobami, które też prowadzą biznes i też mają podobne problemy i mają taką energię, że chcą coś zrobić. Tak jest lepiej. Prawda? W tym wszystkim. Także... Tak, i zwłaszcza jak to są jednoosobowe działalności i to jest też, oni bardzo dużo dają spotkania z innymi homestagerkami albo właśnie z tobą, tak jak teraz, bo to po prostu pokazuje, że my naprawdę musimy ogarnąć wszystko w tej firmie i to nie jest tak, że jak ja mam takie kryzysy i że nie dam rady, to każdy dokładnie przechodzi. Trzeba iść, po prostu trzeba iść krok po kroku codziennie i nie zrażać się. No rozmawialiśmy też o zimnych telefonach. No to jest jeden z rutyny, prawda? Na początku, dopóki się nie pojawi się deszcz poleceń, to jednak frycowe trzeba zapłacić i dzwonić. I to nie jest nic strasznego, ja to robię. No oczywiście już się musiałam nauczyć i przewartościować troszeczkę i nie brać tego personalnie. I tak rozmawiałyśmy, że każdy telefon zbliża mnie do tego idealnego klienta. I to jest tak, takie, wiesz, tak zawsze sobie... Wcześniej mówiłam, ja tego nie robię, jeszcze nie jestem na tym etapie, ale chcę zacząć. Witamy w klubie. Tak, i wiem w ogóle, że to, co ci się wydaje takie straszne, to jak już to zaczniesz robić, okazuje się, że o czego ja się bałam. Nie, to nie jest straszne. I ja mam tak z każdą rzeczą, to tak jak założyłam też firmę i moje pierwsze rozliczenie z ZUS-em, to było taką, nie dam rady, muszę wziąć księgową. Później się okazało, miałam tam tylko jedną fakturę, wystawiłam bez problemu. Mogę zrobić to sama. I minęło już te 7 miesięcy i po prostu co miesiąc to nie jest dla mnie żaden problem. Ale to z każdą rzeczą, ta pierwsza realizacja tak bardzo przeraża. Pierwsza sesja zdjęciowa. Wszystkie te pierwsze razy i później się okazuje, że one są tak naprawdę jakimś doświadczeniem potrzebnym i do następnego już nie podchodzisz z takimi emocjami. Tak, podchodzisz z innymi emocjami, prawda? Masz więcej luzu, możesz zwrócić uwagę na coś nowego, bo to jest tak naprawdę, ja to nazywam learning curve, czyli każde zlecenie to jest nauka. Myślę, że nigdy nie przestajemy się uczyć. Nie, nigdy. Nigdy. Słuchaj, a tutaj to już wiemy, co robisz. Kasia, Kasia bierze i stylizuje. Znaczy robi homestaging. Bo to są... W homestagingu to jest tyle rzeczy do zrobienia, że to nie jest tylko układanie poduszeczek. Nie tutaj, bo to jest coś większego. Tak powiedziałeś. Ja w ogóle mam bardzo duże doświadczenie, bo ja i mam doświadczenie w zarządzaniu najmem. I w stylizacjach homestagingu i w koordynowaniu remontów. I w pośrednictwie, bo też wynajmowałam te pokoje, czyli nie musiałam dawać ogłoszenia, więc jakby to ja mam bardzo, bardzo szeroki tutaj wachlarz doświadczeń. Czyli tak się wszystko łączy u ciebie fajnie. Tak, tak. Ja nawet jeszcze zanim w ogóle wiedziałam, co to jest homestaging, to już lubiłam bardzo nieruchomości. Nawet kiedyś myślałam, że będę pośredniczką, ale nie czułam, że to jest moja droga, ale wtedy w ogóle nie wiedziałam, że są inne możliwości. Więc cieszę się, że trafiłam na taką drogę. Super, bardzo fajnie. Słuchaj, to mam takie następne pytanie. Ale to po części powiedziałaś o twojej filozofii w podejściu do wnętrz, do zmiany wnętrz i coś możesz powiedzieć o tym więcej? Tak. Filozofia do wnętrz. Tak. Zresztą, no przede wszystkim każde wnętrze jest inne. Każdy ma w sobie potencjał. I to jest też bardzo ważne, żeby umieć to pokazać.
co jeszcze, że każde analizuje od zera, że jeszcze nie weszłam w rutynę. To jest też, to jest bardzo kreatywne podejście. Natomiast to, co mi pomaga, to jest też to, co nauczyłam się na twoim kursie, że czasami mniej znaczy więcej. I to jest super i w pracy mojej, i też w budżetowaniu, homestagingu i w fotografowaniu. I to jest taka zasada, gdzie nie, a co jeszcze mogę dołożyć, tylko co tutaj można by jeszcze zabrać. Ojżesz, to niebezpiecznie, co mówisz. Nie. Jedna z takich fajnych rzeczy, co dziewczyny mówią, to że przestały dźwigać tyle toreb. Jak po kursie, że już wiedzą, że nie muszą tyle nosić ze sobą. Ale to jest prawda, że nieraz jest tak, że my tak zawalimy wnętrze, a chodzi o to, żeby pokazać, żeby dać przestrzeń człowiekowi, żeby się poczuł, że może tam jeszcze pochodzić, prawda? I może usiąść na kanapie, tak. I może pobyć. Tak jak w mieszkaniach. Jak nieraz przychodzimy do kogoś, gdzie jest zagracone. Ja teraz szukam mieszkania na tym, to jest na Airbnb, tak? I niektóre mieszkania po prostu są wystawione, mówię, zamykam oczy, przychodzę dalej, bo nie ma w nich oddechu takiego, tak, że ja... Takie sobie jest przestylizowanie czasami. Tak, że ja po prostu z tego to tam tak dużo, że ja nie potrafię znaleźć w ogóle, jak ten pokój wygląda, nie widzę tego. I dla mnie to jest świetne doświadczenie i ćwiczenie mojego oka, mówię, tak na przyszłość. Jak nawet pokazać wnętrze, żeby człowiek się mógł dobrze w tym miejscu poczuć, bo to jest sztuka tak naprawdę. No dobra, to mam następne pytanie, bo tak idę, ale zaraz nie będę, zaraz pójdziemy tak, myślę, że flow złapiemy i ten. To już powiedziałaś też, jak zaczęłaś działać w homestagingu, że to jest taki naturalny proces, tak? To u mnie tak wyszło i akurat to mi się świetnie wpisało i w moją potrzebę wtedy i w to, co w ogóle chcę robić, to czuję, że jest bardzo fajne, przyjemne. Nie spodziewałam się, że to jest taka ciężka praca z noszeniem, ale jest. Ale fotografia tak samo jest ciężką pracą, zwłaszcza w przypadku, jak jeszcze te kadry trzeba poustawiać i okazuje się, że tu trzeba zabrać coś, odjąć, przełożyć i jakby biegasz, po prostu biegasz. A powiedz mi, bo tak naprawdę już w tej chwili wchodzisz pełną parą w taką pracę zawodową, prawda? Że już, bo jak powiedziałaś, był ten etap uczenia się, a w tej chwili już jesteś w takim etapie, że masz poczucie, że chcesz zacząć po prostu zarabiać pieniądze na tym, tak naprawdę. Tak, to jeszcze zanim zaczęłaś nagrywać, to mówiłam, ale tak. Miałam etap uczenia się. I miałam, nawet jak na ten etap miałam całkiem sporo realizacji, a później trochę zaczęłam, za dużo tych kursów wzięłam i jeszcze poszłam w jakieś tam takie swoje indywidualne, wiesz, terapie, jakieś rozwojowe takie kursy i po prostu tego był taki rok, kiedy ja się tylko uczyłam, ale to mnie oddalało od pracy. I bardzo się cieszę, że ja już praktycznie pokończyłam wszystkie kursy i mam swoją motywację do działania, do tego, żeby rozwinąć swój biznes i rzeczywiście no po prostu mieć więcej zleceń. No, tego ci bardzo życzę. W ogóle każdemu życzę dużo pracy. Dziękuję. I zadowolenia finansowego z tej pracy. No tak, ja myślę, że to idzie w parze. Nie zawsze. Nie wszędzie. To jest kwestia przekonań. No tak, no ale chodzi o to, żeby... No tak, to się nagrywa, niech się nagrywa, że czasami jest tak, że wpadamy w taką, możemy wpaść w taką pułapkę, żeby mieć dużo zleceń, ale to się też musi sprawdzać, jak mówię, Excel się musi zgadzać. Tak. I biznes też polega na tym, że nieraz musimy powiedzieć nie dla pewnych zleceń, mimo że byśmy chcieli wziąć, bo po prostu nie możemy się rozdawać za darmo. Tak. Bo w tym momencie, kiedy... Ale powiem ci też, że ważne jest to, żeby się nie bać odmawiać. Tak. Bo jest taka pułapka, że o nie, jak odmówię, a to może moje jedyne zlecenie, odmówię, nie przyjmę pracy, że przecież muszę coś wziąć. Nie, jeżeli klient, załóżmy, nisko wycenia naszą pracę albo nas nie szanuje, albo no, po prostu coś tam nie gra, nie brać takiego zlecenia, będzie następne, będzie lepsze. No, to jest tak zawsze, że jeżeli na przykład czegoś nie zrobimy, to dajemy miejsce na to, co ma przyjść. Tak. Ale trzeba zawsze próbować, rozmawiać z każdym. Ja pamiętam taką sytuację, miałam w Warszawie, jak jeszcze mieszkałam i robiłam zimne telefony w biurze nieruchomości, bo akurat stwierdziłam, że ja łączę teraz w tej chwili
fotografie, szkolenia i wchodzę w rynek nieruchomości, bo to uwielbiam, serio. Mam frajdę w negocjacji. Uwielbiam. Uwielbiam w ogóle pokazywać, sprzedawać, ale to jest misją. Po prostu pomagam moim klientom, bo każdy z nich ma jakieś plany, jakieś marzenia. I ja się cieszę, że mogę im pomóc, prawda? W ogóle z nieruchomościami jest tak, że to jest bardzo często, wiesz, mamy swoje piękne mieszkanie, ale też chcemy coś innego i czasami nas to po prostu blokuje, że nie potrafimy zmienić, bo to już są duże pieniądze, duże inwestycje i super, że są ludzie właśnie tacy z misją, którzy potrafią w tym pomóc. Tak, tak. Z jednej i z drugiej strony, bo nieraz nie trzeba się wynosić z mieszkania, wystarczy wziąć dziewczynę typu homestagerka, która wie, jak małymi trikami wziąć i zmienić przestrzeń i z tego samego mieszkania zrobić zupełnie coś nowego. I to jest sztuka. Tak, to jest sztuka. Coś, to jest sztuka. Się chce przebywać. Tak. No. I powiem Ci a propos zimnych telefonów. Pamiętam, że zadzwoniłam do jednej pani na ładne mieszkanie, a pani mnie bardzo źle potraktowała. Bardzo. No i ja miałam taki zwyczaj, mam dalej, że wysyłam podziękowanie SMS-em z wizytówką. I pani zadzwoniła do mnie po 3 miesiącach z przeprosinami, że jednak by chciała, żebym sprzedała jej mieszkanie. Ale już się wyprowadzałam wtedy do Wrocławia. Tak. No, okazało się, że... Bo też nie można oceniać też klienta od razu. Nie. Bo ona też mogła mieć swój jakiś tam zły stan, zły dzień. Okazało się, że jest osobą chorą onkologicznie i po prostu no, miała zły czas i odreagowała sobie na kimś tam. A ja się takimi rzeczami nie przejmuję i poszłam, oddałam to koleżance mojej. Bo ja już się wyprowadzałam do Wrocławia, ale to jest taka nauka, że warto dobrze, zawsze dobrze kończyć rozmowy z osobami, bo nigdy nie wiadomo, co się tam dzieje tak, po drugiej stronie. Tak. Także chodzi o szacunek. O, to się nazywa tak chyba, prawda? I też nie zakładać złej woli drugiej osoby, bo nie. To nie zawsze tak jest, że coś jest skierowane do nas, bo my coś zrobiliśmy, tylko po prostu to jest kwestia tej drugiej osoby. Tak. Po naszej stronie jest to, żeby było być zawsze okej. Tak. Słuchaj, ja tak chciałam tak troszeczkę, bo tak mnie zaskoczyłaś tym o fotografii, o kursie, bo ja nie... Nawet się poczułam trochę tak, poczułam się troszeczkę tak trochę zażenowana, bo ja uwielbiam ten mój kurs, ja mogę o nim cały czas mówić i w ogóle go doskonale ciągle. Jestem bardzo wdzięczna na przykład każdej osobie, która jest na kursie, która mi mówi, co mogę poprawić. Przychodzi ze swoimi problemami się dzieli, bo na przykład wczoraj nie wzięłam pod uwagę jednego ćwiczenia z lustrem na całą ścianę, a dziewczyny mają z lustro, które sięga prawie na całą ścianę i nie mogło się położyć pod nim. No tak, tak. I mam następne ćwiczenie do przerobienia, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Powiedz, bo pamiętam, że ty zrobiłaś certyfikat i pokazałaś na tym certyfikacie nie mieszkanie, ale przestrzeń biurową. Też tak, można. To było moje pierwsze zlecenie i w ogóle to jest klientka, która została ze mną bardzo długo i sytuacja była taka, że wysłała mi swoje ogłoszenie i ja po prostu jej zaproponowałam, że te przestrzenie można by lepiej sfotografować albo nawet zrobić tam delikatny homestaging. To jeszcze nie miałam żadnych zleceń ze sobą i byłam bardzo niepewna w tym, co robię. Byłam właśnie świeżo po swoim kursie. No i klientka powiedziała, że jest bardzo zainteresowana i od razu poprosiła mnie o wycenę. I umówiłyśmy się, i tam ona miała jakiś budżet, ja całość zrealizowałam. Zrobiłam stylizację i później zrobiłam sesję zdjęciową i też ta współpraca nam się rozwinęła, bo później ona miała jeszcze 4 następne biura, które też i stylizowałam i robiłam. Tak, tak. I to w ogóle jest bardzo, bardzo taki dla mnie ciekawy przypadek, że zaczęłam od tych biur, nietypowo od mieszkań i powiem Ci, że szukałam inspiracji w internecie, wiadomo, Pinterest, kursy, kto robił biura, żeby coś się cokolwiek zobaczyć, jak ktoś to zrobił i nic nie znalazłam, więc musiałam wszystko zrobić, taka naprawdę głęboka woda, musiałam wszystko zrobić według mojego pomysłu i to wyszło super. Tak, i jeszcze dla mnie takim bardzo dużym sukcesem jest to, że czasami jak przeglądam OLX, to czasami widzę ogłoszenia,
właśnie tych biur z moimi zdjęciami. I to jest tak, jak tam się najęcy na przykład zmieniają. I to jest dla mnie w ogóle też dowód, że i te zdjęcia po prostu nawet po latach one pracują. I że to też była bardzo dobra inwestycja w te zdjęcia dla mojej klientki. No to się cieszę, czyli robisz dla klientów zdjęcia też, prawda? Robię, tak. I od początku, od pierwszego zlecenia proponuję zrobienie i zawsze jestem bardzo uczciwa, mówię, że jestem po profesjonalnym kursie, że robię zdjęcia telefonem, żeby nie było tak, że ktoś przyjdzie i na przykład oceni o mnie, że tutaj telefonem. Jak reagują, powiedz. Bardzo dobrze. Tak? Tak. Reagują dobrze, ale też dlatego, że ja już mam jakieś swoje portfolio i mogę pokazać, że te zdjęcia zrobiłam telefonem. I one, ponieważ one naprawdę nie odbiegają standardem od takich zrobionych aparatem i jakością i po prostu... Przepraszam cię. Tak. Gosiu, niektóre zdjęcia bym po czasie poprawiła, ale jednak mimo wszystko jestem zadowolona z tego, jak je robię. Super. Ja to jest, wiesz co, to jest ciągły proces. Jesteśmy w procesie nauki, pracy. No, życie nie lubi zatrzymania. Krok po kroku, tak. Ale jak zatrzymamy się, to się cofamy. I trzeba ćwiczyć. I każde zlecenie to jest ćwiczenie. Albo w negocjacjach, albo w prezentacji, albo w czymś innym, ale jest to taka przestrzeń do samorozwoju. Tak to uważam. Nie ma identycznych wnętrz, więc nie. Za każdym razem jest coś nowego, czego można się nauczyć. Masz cudowny zawód. Tak, to jest prawda, mam cudowny zawód. I zaskakuje mnie to naprawdę bardzo często, że w ogóle jest coś takiego, co może być i pracą z ludźmi, i pracą bez ludzi. I że możesz pracować mniej, i możesz pracować więcej. I możesz czasami pracować po prostu zza komputera. A czasami, jeżeli masz ochotę robić więcej stylizacji, to też można. I to jest w ogóle praca, która daje wiele możliwości. Jesteś chodzącą reklamą homestagingu. Kasia, wiesz co, my możemy sobie tak rozmawiać, ale już mi się pytania nawet skończyły, patrzę tu sobie tak na tego, no, ale za wiesz co. Odpowiadam. Nie, w sam raz, to też wiesz, nie o to chodzi, żeby przygadać temat, ale zaznaczyć troszeczkę i dać takiej energii tym osobom, które będą pracowały, a ty masz jakąś taką swoją filozofię chyba też, prawda? Ojej, ty masz chyba taką filozofię swoją życiową. Nie? Nie masz filozofii? Gosiu, nie wiem, o co pytasz. Ale o przyciąganiu ludzi. A, wiesz co, to może nie jest, to jest cały mój styl życia. I ja wierzę w to, że wszystko, co nas spotyka, jest dla nas dobre. Nawet jeżeli to są trudne doświadczenia, to one też są nam po coś. I też bardzo dużo tutaj pracuję z przekonaniami, z tym, że jeżeli ja będę sobie myślała, że nie ma klientów, albo wszyscy klienci oszukują, to ja będę dostawała takich klientów. I ja w ogóle nigdy w życiu tak nie myślałam. I zawsze miałam wrażenie, że jest obfitość pracy. I nawet teraz, jak patrzę sobie tam za okno i widzę jeden blok, w którym jest 100 mieszkań, to jest 100 klientów. No, potencjalnie tak. Tak. I naprawdę, jeżeli patrzymy w ten sposób i patrzymy na to, że klienci są hojni, bo jeżeli już mają to mieszkanie, to znaczy, że przecież ich też może być stać na homestaging i może chcą w to zainwestować, to naprawdę dostajemy klientów, z którymi nam się lepiej pracuje. Mhm. To polecam w ogóle pracę z przekonaniami, bo się okazuje, że mamy czasami bardzo dużo takich nieuświadomionych myśli, które nas blokują. A to jest prawda. Tak samo ja uważam, że słowa, które wypowiadają, mają moc sprawczą. Tak. Także trzeba uważać, co się mówi, zwłaszcza o sobie, co się myśli. Oj, to jest, widzę, że w podobnym kierunku idziemy, ale to ja zaczęłam nad tym pracować parę lat temu i bardzo uważam na to, o czym myślę. Tak. A to jest ciężkie. To jest ciężkie. To jest taka ciągła praca nad swoimi myślami. Tak, to jest dlatego, że mam pewne przyzwyczajenia myślowe i to jest, no to jest neurologia, neuro whatever. To wszystko te połączenia mózgowe, ścieżki, to one tam wyrzeźbione latami. Tak. I trzeba tam pozmieniać trochę, a propos.
No, słuchaj, te rozmowy, ja tak widzę, one są, to są nazwy chyba kiedyś rozmowy nieidealne. Tak, to są rozmowy nieidealne. Już ja się bardzo starałam. Ale ja też i co z tego? Słuchaj, Kasia. Jaku fajnie się z tobą rozmawiam. Ale, dziękuję, tak, z tobą też. Proszę cię bardzo. Dziękuję bardzo. I ten, i... ale wiesz co, chyba skończymy, prawda? Skończymy, no, żeby nie nudzić się, nie nudzić nie widzów. Przyciągać. Tak, żeby nie przyciągać. Słuchajcie, posłuchajcie sobie, pomyślcie. Kaśka jest no, przykładem tego, że home staging jest fajny, że telefony są fajne, że może sobie robić samemu zdjęcia. I że klienci są fajni. Tak, i że są hojni. Więc jakby ktoś miał jakieś problemy, to może dzwonić do Kaśki. Zapraszam. A jak ktoś miałby ochotę i zlecić Kasi wnętrze, to zapraszam też. No, zdjęcia, jakie robi, widziałam. Dziękuję bardzo. Zapraszam.